Yo, what's up? No właśnie nie, my przyjechaliśmy, ale... No, myślałem właśnie, że ty to zrobiłeś. No nie, no jak, ja? To może teraz podejdźmy wszyscy i zaczniemy się z nich śmiać. To chyba ci zwę spłuci, bo to ty, p***ku. Yo, AOD? O, a co ja mam taki opony z motorów? O k***a. Yo, what's up? Yo, co się stało? K***a, przytaraj się w górę. Dobra, dzwonię do Boba, stary. A po co dzwonisz do Boba, że przytarłem w... Ej, tamte stali na bloku, co jest k***a? Ja się obławam. Boże, Bob. Yo, k***a, stary, ja mam spluwę w domu. K***a, jeżdżaj na blok. O k***a. Yo, dawaj do tych starych po lewo. Stąd nas wy***ą, zapytamy, coś widzieli. Orki za mały dym. A co znaczy? Nie wiemy, my pomagaliśmy wam. O co tam chodziło, co? No o co chodziło? Nie wiadomo, stary. O co chodziło? O to, że mam k***a nienawidzić do motocykli. No ja też. No my też. No my też. No za***cie, dostam w tryby. A tak swoją drogą, ci z 28 są tam przy bloku. I są, i ktoś tam, i leży tam jakiś policjant, no, wiecie coś na ten temat? No właśnie nie, my przyjechaliśmy, ale... No myślałem właśnie, że ty to zrobiłeś. No nie, no jak, jakbyś rozdzielił kurczę robił tam, kurczę, Terminator jest ten... Zapytam Boba, zapytam Boba. A wy się mogę zrobić zakręt motocyklowy? Bo tak po prostu mi nerwy niosło, bo mało na ty go podkręcimy, żeby ich zaczął bić. No i w sumie dobrze wyszło, bo jeden dostał w tuby. To są ci motocykliści. Ale to no, sam wyjątek wyszedł pierwszy sprzętem, ja powiedziałem, do mnie będziecie wchodzili sprzętem, jak wy do mnie wchodzicie do mnie ze sprzętem, to ja też będę do was wchodził sprzętem, tak jak wchodził kurwa Tumarusza Kobarur ze sprzętem, kurwa. Jo, w ogóle Bobki odbiera stary. Strzelajcie do nich, jak się będą pruli, nie? Strzelajcie, strzelajcie. Będę do nich strzelał, jak się będą pruli. A co? No pewnie będziecie strzelali, a co my jesteśmy, ty? A my się będziemy dalej tak w ogóle w kaszę dmuchać, kurwa. Co jest, myślą, ty? Przychodzą do nas, to myślą tak, że to sobie tak mogą? No nie mogą właśnie, nie? Dobrze mówię, chłopaki. A, no, no, dobrze mówię. Tak, jo, kurwa. To aż pluje faktami. Jo, wie no. Kurwa, to nie gliny. Psy. To nie gliny. To gliny, to gliny, to gliny były. To nie gliny? To były gliny, kurwa. Gliny, gliny. Gliny, byli umundurowani. Jak Undercover, jak oni byli umundurowani? Masz syna sobie tego? No mam. No to weź lepiej tam gdzieś, stary, bo... Ale co ty byś mi życie układał? No to nie, ale po prostu sytan ma czy ciebie, nie? Bo ja będę tak strzelać, to ja będę strzelał tak Maruszek, wszyscy do mnie strzelali. No dobra, to ja też idę po spluwę. Gdzie jest kasa za wynajem? Gdzie jest kasa za wynajem? Halo? Halo, gdzie jest? Cztery się zabuje jeszcze ty. Ej kurwa, psiasz ze mną! Halo? To czwóra, jesteś? No jestem, co jest? Chciałem się spotkać, ci zapłacić za ten. No to dawaj na blog, dobra. Dobra. Myślę, że pies ze mną gadał. Co jest? Co się kurwa dzieje? Co tu się stało? Zajcie chłopaki kurwa, bo to jest w chuj, zajebyśmy mołotowem z trzech szeryfów kurwa. Ooo, klaty! No może teraz podejdźmy wszyscy i zaczniemy się z nich śmiać. No to chodźcie, no to chodźcie. Dobra. Teraz chodźcie, chodźcie. Chodźcie szybko. Boli tam strasznie? Nercik dostał na pizdę. Jak tam Hoffman, co? Co tam się stało, chłopaki? Co się stało? Ty wąsaty, wąsaty. No, kiryjo. Smutno wam jest, chłopaki, smutno wam. Panowie, spokój. Teraz spokój, tak? Pogadamy czy nie pogadamy? Jo, wasz kolega chyba się zjebał. Możemy też szukamy, co? Możemy my A wy to... Dwuja, słuchaj. Wejdźcie na dach i zacznij na nich szczerze, zrobimy zdjęcie. Na pewno? Kurwa, lewa, załatwcie. Czwóra, chcesz wbiwać na minę do parowca domu? Słuchaj, zacznij szlać, oni za tobą pobiegną, a my podjedziemy i im opony wykręcimy. Tak, no, no jasne, jasne, jeszcze czego? No. O, Petro! O. Czego? Który z was, co? Co, który z was? Co, który z nas? Tak, to się prójesz już. Który z was odpala do zastępców, co? Nie wiem, my nic nie słyszeliśmy. Nie wiem, ale wiem, że palimy paczkę z Hoffmana i danego. To chyba ci zwę spłuci, bo to pizdy, dupku.
Macie 3 godziny na zorganizowanie imienia i nazwiska tego faceta, dobra? Jo, durniu, co ty w ogóle gadasz do mnie? Nie będę ci nawijał za te imion i nazwi. Ha, nie zlecaj się. Ładnie tutaj. Dobra, rolujcie stąd, dobra? Zwykłe pierdoleje, ziomuś. Rolujcie stąd. Dawaj, sikaj na nich, ja podbiegnę szybko z lewarki i wykręcę domofonem. Kurwa, wjebie się na poprawczak. Nie wjebie cię, kurwa, idź na góry i sikaj z dachu, sikaj z dachu i zacznij. A, sikać, kurwa, strzelać mam. Sikać masz. Sikać, ja tylko duże kopyto, Teraz i wykręć mopony. Czekaj, kurwa, ja pójdę po lewarek. Trzeba, kurwa, sikać z góry. Mam lewarek na chacie. Ja też mam lewarek. To dawaj na dwa lewarki, dwa lewarki. Opony. Ale poczekaj. Trzeba powiedzieć chłopakom, żeby odkręcili ich uwagę, kurwa. No to, no mówię. Ej, słuchajcie, sprawa jest. Odkręci ich uwagę, my z chłopakami wykręcimy im opony z radiowozu. Dobra. Poczekaj, dobra, mam lewarek. Ale chwila jeszcze, nie? Chwila. Ej, podwieź mnie z tym lewarkiem. Tam z tyłu, tam od galerii podwieź mnie, kurwa. Co od galerii, co? No kurwa, tam od tyłu mnie podwieź. Nie rozumiem. No jak nie rozumiesz, no? No a, oj, tylko suwa, kurwa. Jo, tu jest fura, kurwa. Jak ty jesteś, kurwa? Jo, dobra, ja wykręcaj, fura. Podnoś lewa, szybko. Dawaj, napierdalaj. Jo, rzuć na ciebie, ja będę rosił. Wykręcaj resztę. Chłopaki, pomóżcie mu. Gdzie to ja wezmę? Idą tu. Idzie tu. Uwaga, psy. Kurwa masz, lewarek zostawiłem! Kurwa masz, dwójaczek z oponą, tam psiarz był z pałką! Zajebiście, kurwa! Ja ten lewarek zajebię! Może wam pomóc, co? Nie, odejdź stąd. Odpadli! Kurwa, do krzaku, ja nie mogę szybciej! Kurwa, ładujemy do tych psiarzy? Dwóch tu jest. Nie, on strapa, pojebało cię. Jo, czwór, ale w końcu nawet mi nie padł na łóżkę. Dobra, idę po strapa. Dawaj, szybko. Dobra, no, co? Nawijaj. Wjeżdżamy? No, to chłopaku jeszcze powiedz, kurwa. No to jak mówię, ja mam, no to mówim. Mówiłem im. No to dawaj. Dobra. I co, wjeżdżamy? No to dawaj pierwszy, dawaj, leć! No czekamy na nich, czekam aż klub wezmą. Szybko, czwór, bo zaraz to spierdolę, nie będzie do kogo strzelać. Dobra, już. Lecimy. Dawaj. Będzie młyn! Kurwa. Pomóż! Klama, pomóż! Pomóż! Pały dojeżdżają! Co robimy? Kurwa, napierdalaj do nich wszystkich! Idę po magazynki, do chuja wafla!
Podejdzie pan do mnie. O, w jakiej sprawie? Tutaj coś... Jeszcze raz? Może świadkiem? Coś widział pan? Nie, no dopiero wyszedłem, bo jakiś hałas słyszałem na zewnątrz. Ja widziałem wcześniej, jak tutaj wchodziłem, że pan wchodził dopiero do pomieszczenia, a teraz pan mi mówi, no bo uchyliłem na chwilę drzwi, mówię, kurwa, co się dzieje, już chciałem krzyczeć, mówię, o pierdolę i wszystkich, a patrzę tu, kurwa, policja, to ten mówi, no ja pierdolę. Wróciłem do środka, skończyłem kolację i wyszedłem, zobaczę, co się dzieje. Okej, okay, dobra, proszę poczekać chwilę, za chwilę do pana wrócę. Gdzie mieszkasz? Tutaj na prawo, tak? To jest twoje mieszkanie? Nie, tutaj mieszka mój znajomy, no. A teraz okay. U znajomego śpię. Jak się nazywasz? Jerry Mason. Okej, okay, Jerry. Słuchaj, jeśli nic nie widziałeś, czekamy jeszcze na decyzję tam oficera. Natomiast w razie czego wrócisz do środka i po prostu zostaniesz na razie w środku, dobra? Staraj się nie wychodzić, jasne, bo jasne. Widzisz, że jest mocno niebezpiecznie, po prostu na twoje bezpieczeństwo. Lepiej, żebyś siedział w środku. Poczekamy na decyzję oficera tylko i... Dobra, w porządku. Okej, okay, oficer, co tam? Dobra, prosiłbym pana o odwrócenie się i nie stawianie oporu, muszę pana zakuć i, że tak powiem, jak na razie do wyjaśnienia, te wszystkie osoby znajdujące się na tym terenie są zatrzymywane. Kurwa, po co ja wyszedłem? To ja zostawiam, mogę do roboty. No jasne, jasne, no. Dobra, i prosiłbym pana za mną. Jestem aresztowany, czy jak ta sytuacja wygląda? Na razie jest pan zatrzymany do wyjaśnienia. To ja panu mówiłem, no przecież widział pan, że ja w domu, to nawet świadek jeden policjant był, że ja w domu, bo z domu wyszedłem na chwilę, potem wszedłem, mówię, kurwa, co tu się dzieje? Słuchaj, jeżeli tak jest, no to... No, nawet no, tym świadkiem był policjant, no przecież tu nie ma co wyjaśniać, nic przy sobie, nie mam kompletnie, nie jestem powiązany w ogóle z tą sytuacją. Słuchaj, mamy zgłoszenie, że jakaś grupka osób oddawała strzały w kierunku funkcjonariusza, tak? Aha. I teraz musimy sprawdzić i na kamerach, i zeznań świadków, czy może taki mężczyzna o twoim rysopisie albo twoim ubiorze był tam w tym miejscu. Jeżeli nie było, no to cię puścimy wolno. No dobra, a mogę coś się napić, bo mnie strasznie zaschło. Możesz się napić. Masz? Czy ci dać? No właśnie chyba nie mam. Nie wiem, pan mnie rozkuje, bo może w kieszeni miałem jakąś puszkę picia. Dobra. Kurwa, idzie ten, idzie Bibi. Nie, 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 nie. Napij się, tylko nie wyciągaj telefonu, jakichś noży, śrubokrętów i innych rzeczy. Nie mam nic jednak do picia. Nie okay. Mam nic do picia. Dobra, to jest z nim? Nie wiem, wstępnie zatrzymany do wyjaśnienia. Dobra, zajmę się nim. Za nim. Koleś. Już idę, tylko mu się tutaj napiję. Okej, okay, a wstępnie stosuje się wobec niego środek spojrzawszy przed szkajdanek, czy nie? Tak, tylko się chciał napić. Okej, to niech się napije i zakładam mu dyby, ja go wezmę. No dobra, to dokończę tutaj ten posiłek. W dupie mam twój posiłek, później sobie zjesz. Dobra, dobra, tego może wyrzucę. Dobra, bierz go, jest cały twój. Okej, chodź ze mną. Kieruj się przede mną w kierunku bramy wyjściowej. Okej, poradź sobie z nim, możesz udzielić wsparcia resztę. Co to za pies? Ja chcę tego psa! Burek! Znaczy... Bruja! Bruja, chodź! Bruja! Psino, psino! Dobra, wezwijcie mnie na patrol. Głodny jesteś? Słuchaj, ja się tą osobą opiekuję na bruku, jakbyś chciał. Dobra, dla wstępnej asysty, niech jeden z was mnie będzie... Dobrze, psina! Dobrze, psina! Kurwa! Słuchaj, niedługo wrócę do ciebie, psina, kręć się na bloku! Zapewnię cię najmniej skubi snaki! Tak, jestem ten psa w końcu do RP! To jest jedno z moich marzeń! Dobra, psina, pilnuj bloku, jakby nie ma! Miałbyś też wstępnie zatrzymanie. Tamten scout jest twój, to stoi zaraz po lewej stronie? Tak jest. Chłopaki, uważajcie, macie psa ze sobą. Uważajcie, psa macie ze sobą, bez właściciela. To jest moja psina! Niech pilnuje bloku! Słyszałeś o to? Słuchajcie, no nie róbmy sobie jaj, no jestem przecież czysty, dopiero co wyszedłem z kwadratu.
Nic z tego chyba nie będzie. Ma to... Goblinko, prawda? Tak. Rząd się, no wydaje mi się, że chyba nie. Bo tester wydaje mi się na to nie wskazuje, także... No okej, okay, w takim razie puszczamy go i... Okej. Okay. Masz. Całe szczęście muszę iść na magazyn do roboty za 3 godziny. O, te gangsterskie życie. Nienawidzę go. Uznajmy, że wiem, że strzelałeś i wiem, że test nie wyszedł, ale tak czy jak wiem, że strzelał. Jak on wygląda, kurwa? Co ma za włosy? Co to o chuj tu chodzi? Nie wiem, nie żyje pewnie. Jak nie żyje? Który tylko... Kurwa, podnieś rękę na tego psieska, to zobaczysz. Oni go zabrali, nie? Dobra. No, Animal Patrol pewnie go zabrał. Ty, a ty się przypadkiem na rudo nie przefarbowałeś? Nie. Kurwa, mam chyba jakieś zwidy. Przestań, patrz. Weź mu ściągnij te kajdanki. Co? O! O, wielkie mi co było. Siemano!